Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie po bardzo długiej przerwie. Oczywiście spotykaliśmy się w psalmach przez ostatnie 150 dni, no ale były to takie spotkania trochę inne, bo śpiewane. Wracamy do naszego normalnego spotykania, czyli czytanie kolejnych rozdziałów i krótkie komentarze po nich. Po Księdze Psalmów mamy Księgę Przysłów, więc od niej właśnie lecimy dalej. Księga Przysłów, rozdział pierwszy. Przysłowia Salomona syna Dawida, króla Izraela, służące do poznania mądrości i karności, do zrozumienia pouczeń o umiejętności, do zdobycia obyczajów sprawiedliwości, praworządności i uczciwości. Dzięki nim niedoświadczeni nabierają rozwagi, a młodzieńcy uzyskują wiedzę i zdolność rozeznania. Niech słucha ich mądry i pomnaża swą wiedzę, a pojętny nabywa biegłości. One pozwalają rozumieć język przysłów i przypowieści, wypowiedzi mędrców i ich zagadki. Bojaźń Pana jest początkiem wiedzy, ale głupcy gardzą mądrością i nauką. Słuchaj, mój synu, upomnień ojcowskich, i nie lekceważ pouczeń swej matki, bo są one wspaniałym wieńcem na twojej głowie i ozdobnym łańcuchem na twojej szyi. Synu mój, kiedy Cię kuszą grzesznicy, nie ulegaj im. Kiedy mówią, chodź z nami, urządźmy zasadzkę, aby przelać czyjąś krew. Bez powodu zaczajmy się na niewinnych. Wchłoniemy ich jak kraina umarłych, żywych i zdrowych. Zrównamy z tymi, którzy schodzą do grobu. Zagarniemy dla siebie cały ich dobytek. Zgromadzimy w domach mnóstwo łupu. Przyłącz się do nas. Będziemy równo dzielić nasze zyski. Synu mój, nie wybieraj się z nimi w drogę. Swą stopę trzymaj z dala od ich ścieżki. Bo do zła biegną ich nogi, pędzą, aby rozlać krew. Co z tego, że lecące ptaki widzą rozciągniętą sieć? Tak samo oni urządzają zasadzkę, by przelać własną krew, czają się na swoje własne życie. Taki jest los każdego, kto goni za nieuczciwym zyskiem. Swojemu właścicielowi taki zysk odbierze życie. Mądrość woła głośno na ulicach, podnosi głos na placach przemawia w zatłoczonych miejscach, wygłasza mowę u wylotu bram miejskich. Jak długo jeszcze niedoświadczeni będziecie kochać brak doświadczenia, dokąd szydercy będziecie szydzić, a wy nierozumni nienawidzić wiedzy. Przyjmijcie moje upomnienia. Oto chcę wam przekazać mego ducha, oznajmić moje słowa. Bo gdy wołałam, odwracaliście się, gdy wyciągałam ręce, nikt na to nie zważał. Lekceważyliście każdą moją radę i nie przyjmowaliście mojego upomnienia. Dlatego będę się naigrawać z waszego nieszczęścia, będę was wyśmiewać, gdy ogarnie was lęk, gdy strach uderzy we was jak burza, w nieszczęście porwie was jak huragan, gdy przygniecie was ucisk i troska. Wówczas będą mnie wzywać, ale nie odpowiem, będą pilnie szukać, ale mnie nie znajdą, bo z nienawidzili wiedzę, nie skłaniali się ku bojaźni pana. Nie postępowali według mojej rady gardzili każdym moim upomnieniem będą więc jeść owoce swych uczynków będą dosyć mieli swych własnych rad, bo niedoświadczonych zgubi ich upór, a głupców zniszczy beztroski spokój ten zaś kto mnie słucha będzie mieszkał bezpiecznie niezagrożony złem moi drodzy. Tak się właśnie rozpoczyna Księga Przysłów, jak słyszeliśmy. Autorem jej jest Salomon, pewnie oczywiście potem jeszcze było mnóstwo redakcji. Ale jest to taki zbiór różnego rodzaju dobrych rad i miejmy nadzieję nie takich dobrych rad wujka sama, nie? Czy tam wujka Mietka, tylko naprawdę dobrych, mądrych rad. Zobaczcie, ten pierwszy rozdział tak naprawdę ma dwie rzeczy w sobie. Jedna to jest po prostu nieustanne takie zachęcanie do tego, żeby nie myśleć, że się wie, tylko żeby się uczyć. I to jest, myślę, cecha każdego dojrzałego człowieka. Każdy dojrzały człowiek wie, że nie wie i wie, że się musi uczyć. Tak, wie, że coś już wie, ale wie, że potrzebuje wiedzieć jeszcze więcej. I jedna główna rada, która tu jest, nie idź za tłumem, że nawet kiedy wszyscy wokół ciebie robią coś, co jest ewidentnie złe, tak jak tutaj, tak? nie chcą nieuczciwych zysków. Nie idź za tłumem. Kochani, my bardzo często robimy różne rzeczy, bo inni tak robią, albo mówimy, bo wszyscy tak robią. Bo wszyscy kradną, bo wszyscy oszukują, bo wszyscy kłamią i tak dalej. Kochani, nigdy nie idźmy za tłumem. To mądrość Boża, prawda, dobro mają być wyznacznikiem tego, co robimy i tego, czego nie robimy.